rewolucję polityczną się musi poprzedzać rewolucja mentalna, tak naprawdę, przemiana sumień, tak naprawdę, że nie da się zrobić dobrego społeczeństwa z ludźmi, którzy mają za sobą bagaż tak naprawdę pewnych złych nawyków, postaw, systemów wartości, że najpierw trzeba się po prostu przemienić, że tak powiemy, moralnie, mentalnie, żeby po prostu ten lepszy świat faktycznie stworzyć, zamiast stworzyć nowej wersji złego świata.